No hej, cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale, z gry Roblox Joybreak. Słuchajcie, ponieważ dzisiaj mam dla was mega kozacką metodę, dzięki której będziecie mogli, nie robiąc zupełnie nic, zarabiać aż 80 czy nawet 100 tysięcy przez godzinę po prostu awczan. Słuchajcie, jest naprawdę kozacka metoda i nagrywam ten odcinek głównie z powodu, dlatego że już wcześniej kiedyś nagrałem jeden odcinek właśnie z jednej metody właśnie awczenia i zarabiania, ale niestety ona już nie działa i znalazłem nową, chyba nawet jeszcze lepszą metodę na to, jak możecie zarabiać naprawdę ogromną ilość kasy, nie robiąc zupełnie nic. A nawet jak będziecie robić coś, to i tak będziecie zarabiać dużo więcej niż poprzez rabunki czy inne takie po prostu zwykłe granie. Słuchajcie, ta metoda jest naprawdę kozacka i będziecie potrzebować do niej, słuchajcie, po pierwsze najlepiej by było, gdybyście mieli prywatny serwer, ale to jest głównie dlatego, żeby wam nie przeszkadzali inni gracze. Jednakże, słuchajcie, jeżeli nie macie, polecam znaleźć po pierwsze jakieś miejsce gdzieś z boku mapy, gdzieś na przykład na plaży, gdzieś zasłonięte, po prostu tak. Kolejną rzeczą, jaką będziecie potrzebować, słuchajcie, jest to, są to dwie aplikacje. Dokładnie aplikacje zwą się, pierwsza to jest Multiple Roblox. Jest to aplikacja, dzięki której będziecie mogli odpalić dwa Robloxy, nie, więcej, kilka Roblox po prostu jednocześnie. A kolejną jest to Tiny Task. I słuchajcie, jak to będzie działać? Więc pierwsze, będziemy potrzebować trzy konta. Trzy konta muszą być odpalone. Pierwsze właśnie główne będzie na policjancie, a dwa będą inne na prisonerze. I słuchajcie, już wam to zaprezentuję. Krótkie cięcie i pokażę wam to wszystko, jak to ma wyglądać. Okej, okay, więc słuchajcie, znajdujemy się już w tym to jakimś miejscu na uboczu. Mam tutaj moje trzy właśnie konta, które będę tutaj już właśnie, pytajcie się skąd takie niki, bo sam nie mam pomysłu. Więc słuchajcie, jak to będzie działać? Więc po pierwsze, tak wygląda ta aplikacja. Link do tych dwóch aplikacji będziecie mieli w opisie. Kiedy już sobie tą pobierzecie, musicie ją odpalić zanim odpalicie Robloxy. Zanim odpalicie swoje konto. Pierwsze, drugie, trzecie. Kolejność jest dowolna. Możecie mieć już od razu przygotowane na przykład na jednej przeglądarce jedno konto, na drugiej przeglądarce drugie konto, nie? I sobie po prostu dołączyć, sobie najpierw dodać do znajomych i potem oczywiście dołączyć, żeby każdy był na jednym serwerze. No chyba, że macie właśnie priwa, to będzie lepiej. Ja niestety teraz póki co nie mam. Mimo wszystko, jak już to mamy, nie? To jest Tiny Task. To jest aplikacja, dzięki której czynność będzie się powtarzać. I jak, co my chcemy zrobić, gdybyście się pytali? Będziemy robić coś takiego, że ja jako policjant będę aresztował jedną osobę, a ta druga osoba będzie ją ciągle, o, właśnie w ten sposób. I na tym będzie polegać ta metoda. Będziemy zarabiać około $400 co 20 sekund. I dlaczego? Dlatego, że musimy to robić z odstępem czasu. Nie możemy co chwilę aresztować, bo ta osoba nie może co chwilę uwalniać osobę. To jest coś jakieś 15 sekund countdownu, wiecie. Musimy czekać jakoś około 15 sekund. No bo jak nie czekamy, to nie możemy to uwolnić, no i ta pójdzie do więzienia i koniec. Jeżeli nie awczycie, możecie na przykład aresztować na zmianę tą osobę i będziecie też zarabiać całkiem sporo i szybciej. Jednakże chcemy zostawić na awku i do tego jest nam potrzebna ta aplikacja. Jak ją sobie dostosować? Słuchajcie, mamy tutaj takie coś jak prefs i tutaj musimy dać na recording hotkey, co chcecie, ale ja polecam F8, bo najlepiej. A na playback hotkey możecie dać co chcecie, ale ja daję Ctrl-Shift-Alt-P, dlatego że jak mam na przykład na F12, to Roblox zaczyna to nagrywać, jak jest z przeglądarki, więc tak to działa. Tutaj musimy dać set playback loops i dać po prostu jak najwięcej, więc możemy dać 999, tylko po prostu sprawdźcie potem, czy się nie zepsuło, ale nie, jest tutaj maksymalna liczba. I tutaj już mamy tak naprawdę wszystko ustawione, więc nie musimy tak naprawdę klikać F8, możemy dać play, w sensie record, nie? Ale ja dam, bo jest łatwiej, więc teraz na przykład klikamy F8, zaczyna nam nagrywać, klikamy tutaj, klikamy dwójkę, kajdanki, aresztujemy, odklikujemy dwójkę, klikamy tu, tutaj przytrzymujemy E i namierzamy teraz strzałką tutaj. Czekamy teraz około 15 sekund. 5, 6,
7, 3, 4, OK. I odklikujemy F8. Teraz jak klikniemy Ctrl-Shift-Alt-P, to sami widzicie, nic nie robię, a to wszystko się robi za mnie. Można. Zobaczmy jeszcze chwilę, poczekam, czy wszystko dokładnie działa, czy drugi raz to zrobi, więc poczekajmy. OK. Robi nam tutaj. Tutaj robi to. I proszę bardzo, wszystko działa. Jak sami widzicie, ta kamera jest trochę dziwna, bo szwankuje, jak postać się czasami obraca, ale to zawsze i tak łapie osobę, co jest najbliżej, więc to nieważne, w którą stronę się patrzymy. I tak powinno to działać. Mimo wszystko mogę jeszcze raz zobaczyć. Wszystko możecie sobie ustawić lepiej. Ja to tak ustawiłem, żeby było na pewno dobrze, ale wy możecie ustawić, żeby było jak najszybciej się to działa, jak najmniejszy przeskok właśnie w czasie, wiecie, żeby po prostu i jak najwięcej zarobić przez czas, gdy jesteście sobie na awku. No i to będzie działać. To będzie, słuchajcie, działać. No i tak. No i tak to się metoda prezentuje, więc według mnie jest naprawdę fajna. I co? I tak naprawdę to tyle, nie? Jak sami widzicie, zarabiamy, jeżeli, bo w sumie teraz no to wpadłem, w tym momencie wpadłem. Oj. Teraz nie zadziałało. Dobra. Byłem za blisko ustawiony tej osoby. Dobrym, ale to wszystko da się zrobić, więc sami widzicie, tyle źle to ustawiłem, jednakże wiecie, jak to trzeba zrobić. I co chciałem powiedzieć, to odklikam to, żeby czasami na przykład, żeby nie wywaliło, na wszelki wypadek, wiecie, kogoś za awka, na przykład tej tutaj osoby, to możecie po prostu zanim tutaj zaczniecie aresztować, kliknąć tutaj dwa razy i potem tutaj dopiero właśnie robić tą całą metodę. Jak sami widzicie, tutaj niestety są gracze, więc to mi trochę przeszkadzają, ale darmowe $400, więc całkiem git. Więc tak to tak naprawdę się prezentuje, plus mam jeszcze police report, więc dodatkowa kasa. I tak się prezentuje ta metoda, jest według mnie naprawdę mega OP. Jeżeli byście potrzebowali jakiejś pomocy, na przykład nie wiecie do końca, jak to zrobić, macie jakiś problem, to pamiętajcie, że możecie wbić na mojego Discorda i do mnie napisać, postaram się to wam wyjaśnić, jestem zawsze otwarty na rozmowę, więc dzięki, zostawcie łapkę, jeżeli było pomocne, subskrypcję, dzięki, trzymajcie się, do zobaczenia, siema, cześć.